szczerze powiem, ja nawet nie pamiętam, który to dzisiaj data, dzień, nic nie wiem, że ja przyjechała w drugim dniu, jak zaczęło się, kiedy ja obudziła się rano, po prostu ręką pociągnęła się do telefonu, nie pomyślała nawet, że zaatakowali, a i tu przeczytała, że zaczęło się i kiedy w okno zobaczyłam, w naszym mieście zobaczyła, że straszno jeżdżą samochody, chyba nawet nie zwracają na znaki drogowe. Później ja, no powiem szczerze, że dostałam takiego, straszno się zaczęła bać, bo byłam sama i wybiegła na dwór, pomyślała, że nie mam paliwa. Usiadła w samochód, pojechała na stację, tam już była 2 kilometry kolejka. Ja stała w kolejce, później poprosiła, że muszę jechać do domu, jakieś dokumenty, coś zrobić i wyjechała, pojechała znowu, to ogrzewanie, pan starosta zna, u nas tam bardzo duży dom i do kotłowni, nie wiedziała, czy wyłączać, czy co robić, pojechała do domu, dokumenty i wie pani, przyjechałam tylko z jedną torbą i w tym, co było ubrana, po prostu patrzyła, że to dla mnie wszystko cenne, no ale wszystko nie zabiorę, dlatego nic nie wzięłam i przyjechałam tutaj, jechałam całą noc, bo jechałam przez granicę Krościenko w górach, bo mnie powiedzieli jedź jak najdalej, dlatego że z tej strony mogą jakby, no atakują. Nie znalam tej granicy, jechałam górami, pytałam się po drodze mężczyzn, a oni mówili, że proszę Panią, ale granica zamknięta, bo to wojenny stan ogłosili. Ale jednak ja jechała i granica była otwarta, później jeszcze w nocy jechała i miałam cały czas strach i paniki. Po prostu wszyscy uspokajają, zachować spokój, ale to się nie da. To się nie da, dlatego że kiedy ja tam po mieście też jeździła, to kolejki, od razu kolejki, apteka, bardzo duże kolejki w aptekach i do bankomatów, no i oczywiście w sklepach.